Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 215. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Wszyscy chcą kochać, śpiewa Maryla Rodowicz. Chcemy też być kochanymi, jednak miłość zdaje się być uczuciem trudnym i niezrozumiałym. Niby jej chcemy, ale często od niej uciekamy. Pragniemy budować relacje i okazywać uczucia, ale nam nie wychodzi. Nierzadko widzimy miłość tylko przez pryzmat związku romantycznego. Jednak jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, miłość zaczyna się od nas i w nas samych. W rozmowie z Małgosią Marczewską podejmujemy się nie lada wyzwania zdefiniowania miłości. Małgosia jest cenioną mentorką, coachem i trenerką biznesu, a sposób, w jaki opowiada o uczuciach, jest piękny i skłaniający do refleksji. Ja sama słuchałam jak zaklęta. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak odnaleźć w sobie miłość, poprawić relacje w naszym życiu i być szczęśliwym pomimo naszych lęków, posłuchajcie. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, jeszcze kilka słów ode mnie. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić, zrecenzować. W zależności od tego, gdzie mnie słuchacie, możecie wystawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek, na przykład na Spotify albo na iTunesie. I na iTunesie, czyli na waszych iPhone'ach w aplikacji podcasty, jest też opcja napisania kilku słów recenzji. Dzięki tym wszystkim działaniom, wliczając w to dodanie podcastu do biblioteki, czy też obserwowanie go, subskrypcję kanału, podcast jest szerzej promowany i trafia do większego grona odbiorców. I wielokrotnie to mówiłam, ale powtórzę się, że wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam służy i coś nam się podoba, to miło jest szerzyć to dalej i dzielić się tym. Także ja Wam z góry bardzo za to dziękuję, a dla osób zainteresowanych większą ilością treści ode mnie, może bardziej prywatnych, a na pewno solowych, odsyłam na mojego Instagrama Karolina Sobańska, czyli instagram.com/Karolina Sobańska, bo tam postuję regularnie, traktuję wpisy jako takie swoje małe felietony, dzielę się przeróżnymi myślami związanymi z tematami podcastu, ale też o wiele, wiele więcej, szczególnie w kontekście podróży i jedzenia, ale też jakichś filozoficznych przemyśleń. Wrzucam dla Was relacje, zapisuję przeróżne inspiracje i polecajki tematyczne, także sporo tam jest treści, która może Was zainteresować. Zapraszam serdecznie. A teraz nie przedłużam i życzę Wam dobrego słuchania rozmowy z Małgosią Marczewską. Ja mam takie powiedzenie od moi uczniowie mnie cytują, jest takich parę cytatów na liście przebojów. Jedno z nich jest takie, że wszystko jest absolutnie proste, ale jest trudne. Kropka. Zostańmy z tym i przemyślmy sobie, co to oznacza. Znaczy, szykuj się, że będzie trudno, ale to jest bardzo proste, bo trudność polega na tym, że musisz pożegnać stare podejście i trochę się wysilić, żeby zostać w tym nowym, chociaż będzie ci niewygodnie, bo wszystkie nowe rzeczy są po prostu niewygodne. I każde rozstanie jest trudne. Więc jeżeli się, no wiesz, jeżeli się muszę rozstać ze swoim myśleniem, na przykład o ukochanym, bo myślałam o nim jakoś pięknie, a okazało się, że jest inaczej, no to też mi jest przykro, że muszę się rozstać z tym myśleniem. Jeżeli się muszę rozstać z jakimś myśleniem o sobie, no to też to jest trudne. Nawet jeśli odkrywam coś fajnego, to trudno jest przestać myśleć w stary sposób, który jest ciężki. Ale mamy powitać nowe, dlatego że zmiana jest zawsze nieunikniona? No po prostu ja nie wiem, czy mamy, czy nie. Możemy powitać nowe, jeśli chcemy wchodzić w nowe. No bo różnica polega na tym, czy warto jest to odróżniać w tym sensie różnica, że
co jest stare, co jest nowe. Jakby musimy troszeczkę update'ować definicję. Mhm. Ja często tą moją pracę nazywam, że to jest update. Przepraszam, że nakłaniam ludzi, zachęcam ludzi, żeby jak, jeżeli wiesz, co 2 tygodnie uaktualniamy telefony, to może co jakiś czas uaktualnić ten procesor, który tutaj pracuje, bo on z zasady będzie pracował na automacie. Mhm. Więc jakby nasz mózg ma do dyspozycji tylko stare dane. Ma do dyspozycji tylko przeszłość. I będzie przewidywał różne rzeczy tylko na podstawie starych danych, bo jego zadaniem jest przewidywać, co będzie. Ale to nie jest powód, żeby w to wierzyć. To są tylko przewidywania, więc nie możemy tego, co nam przychodzi do głowy, traktować jako prawdę. Tylko to jest jakieś przewidywanie na podstawie danych, których ja najczęściej używałam. Ale jak robisz taką aktualizację? Co zrobić, żeby zresetować ten sposób myślenia? Zadajemy pytania i mamy wyobraźnię, czyli po prostu pytam siebie, okej, jaka jest moja obecna definicja? Jak ja rozumiem stare, a jak ja rozumiem nowe? Jak ja rozumiem prawdę? Moja definicja prawdy jest taka, że prawda to jest to, co powoduje, że ja czuję się lżej i że wszystkim jest lżej. To jest prawda. To jest taki wydech. Okej, i teraz mózg działa trochę jak wyszukiwarka. Jeżeli mu wrzucę nową definicję, to mi wyrzuci dane związane z nową definicją. Jak mu wrzucę starą definicję, to mi wyrzuci dane związane ze starą definicją. Słowo niestety jest to samo, więc musimy być świadomi, że używamy tych samych słów ze starym znaczeniem i nie update'ujemy znaczenia tych słów. Kiedy mam 5 lat, miłość ma inną definicję w moim życiu i miłość do mamy po prostu nie ma o czym rozmawiać. Ona jest i koniec. Kocham mamę. Koniec. Mhm. Nic więcej tam nie ma. Jest tylko jednym wielkim odczuwaniem. Kiedy mam 10 lat, zaczyna być ta definicja trochę różna. Szczególnie jeżeli chodzi o miłość między kobietami i mężczyznami, to jest jakiś fuj już się zaczyna robić. Całowanie z chłopakami to nie. Romantyczne filmy, okej, fajnie wyglądają. Kiedy mam 15 lat, to jest fascynujące, jakieś niebezpieczne. No i w zależności od tego, jakie dane były zgromadzone w moim życiu, w życiu moich rodziców, dziadków i kultury, w jakiej jestem, czyli kontekstu, w jakim żyję, no po prostu mam takie wyobrażenie, taką definicję o miłości, że jest ciężka, bolesna, że muszę się poświęcać, że muszę się starać, że muszę na nią zasłużyć, że muszę być dobra i w ogóle rezygnować z egoizmu i z siebie, żeby ktoś mógł mnie kochać, bo jeżeli ktoś mnie nie kocha, to jestem nikim i będę zawsze sama i umrę z samotności jak bezdomny człowiek na ulicy i po prostu nikt się o mnie nie upomni nawet. I miłość jest najważniejsza w życiu i miłość oznacza, że muszę znaleźć swoją drugą połówkę, której oddam wszystko i będę znosić każde upokorzenie i każdą trudną chwilę będę z nim dzielić bez względu na to, czy z nią, jak mi jest ciężko, bo miłość ma nas prowadzić i takie różne bzdury. Okay? No i to są stare dane. Teraz, kiedy masz 30 parę lat, 20 parę, 50 parę, 60 parę, 80 parę. No albo żyjesz z tą dziecięcą definicją miłości, albo dorosłaś. Nie mogę w to uwierzyć, ale pierwsze pytanie, które planowałam Ci zadać, które przyszło do mnie dzisiaj, to było, czym jest miłość? I proszę, sama przyszłaś do mnie z tą piękną odpowiedzią, ale czy zatem można w ogóle próbować tę miłość jakoś uniwersalnie definiować? Czy to absolutnie jest bezsensowne i każdy z nas musi sobie zadać to pytanie? Ja trochę mówiłam przed chwilą o tym mechanizmie, w jakim my próbujemy zdefiniować miłość. I teraz, jeśli ja podejmuję świadomą decyzję, chcę zdefiniować miłość, chcę się dowiedzieć, czym ona jest, a czym nie jest, to zawsze to się dobrze skończy. Ale jeżeli myślę, że wszystko wiem o miłości i po prostu działam tak, jakbym wiedziała, to w większości rzeczy nie wiem, bo po nie nie sięgnęłam jako dorosła osoba. No więc siłą rzeczy zrobię trochę błędów. I kolejność jest trochę inna niż my myślimy. Nie chodzi o to, że my musimy coś zrobić, żeby wiedzieć, albo musimy coś zrobić, żeby zasłużyć, albo musimy coś zrobić, żeby poczuć,
albo musimy się wysilić, żeby coś się wydarzyło. Czyli wiesz, no, będę szczęśliwa, jak się pojawi miłość w moim życiu. Będę spełniona, jak znajdę mężczyznę czy kobietę, która na mnie odpowie miłością. Będę, poczuję, że mam sens mojego życia, jest spełniony, kiedy dostanę pracę, która zapewnia mi spełnianie sensu mojego życia. To jest kłamstwo. My teraz wiemy i nauka to potwierdza, że najpierw musisz poczuć to, co ma się wydarzyć i dopiero potem zacząć coś robić. Czyli miłość jest doświadczaniem, jest czuciem, jest ciągłym definiowaniem w sobie stanu miłości. I kiedy ja jestem w stanie miłości, dopiero się zastanawiam, jak mam ci odpisać na maila, jak mam zareagować, jak mogę, jakie mam możliwości do zareagowania na najwyższym możliwym poziomie, według mojej definicji, reagowania na najwyższym poziomie miłości. I wtedy zaczynam miłość zapraszać do mojego życia, ja. Prawdopodobieństwo, że ludzie odpowiedzą mi czymś niemiłością, jest proporcjonalne do ilości miłości, w jakiej mój organizm istnieje tu i teraz. Więc jeśli siadam przed tobą z miłością, to rozmowa na pewno sama się poprowadzi w najlepsze miejsca i znajdziemy rozwiązanie. Ale też jestem przekonana, że dla wielu osób idea wygenerowania w sobie uczucia miłości jest czymś, nie wiem, obcym, trochę przerażającym, no tak. Nie wiemy, jak to zrobić. No tak. W jaki sposób możemy nauczyć się albo poprowadzić siebie samego do tego stanu poczucia tej miłości w sobie? Sposobów jest mnóstwo i one są bardzo proste, ale trudne. Trudność polega na tym, że musimy stworzyć w sobie nawyk bycia ciekawym, jak na podstawie czego moja wyobraźnia, moje myśli, moje uczucia działają. Czy na podstawie danych, które ja wybrałam, czy na podstawie danych, które wgrało moje życie. I ta decyzja, że chcę świadomie się nauczyć tego, co ja mam w środku, skąd się bierze moje uczucie, skąd się bierze moja myśl, skąd się bierze moje zachowanie, jak ja to tworzę, nie jak inni to tworzą, tylko jak ja tworzę swoją reakcję na ciebie. Jak ja tworzę swoją reakcję na takie zachowanie? Jak ja tworzę swoją reakcję na to? I wtedy my zaczynamy być świadomi i wtedy możemy coś tworzyć. A kiedy nie wiemy, to jak możemy coś zmieniać? Więc być może pierwszym krokiem jest umówić się ze sobą, że ja naprawdę nic nie wiem. I dopiero muszę się wszystkiego dowiedzieć. I ja jestem... To też jedna z powiedzeń, które zawsze pracuję na moich zajęciach. Na moich zajęciach, czy na moich lekcjach, czy na moich warsztatach, czy na spotkaniach z ludźmi, czy na wykładach. Ja zawsze zaczynam pracę od tego, że są pewne zasady. Jedna z zasad jest taka, nie rozmawiamy o opiniach. Jest zakazana rozmowa o twoich opiniach na różne tematy. Rozmawiamy o swoich uczuciach i rozmawiamy o swoich refleksjach na temat siebie i swoich uczuć. Co jest złego w opinii? No po prostu tam nie ma mocy twórczej. Biblioteki są pełne, wiesz, książek wypełnionych opiniami o opiniach na temat opinii, dotyczących opinii, dotyczących opinii. Czy tam króluje umysł? No tak, albo raczej opisy nawykowego, automatycznego umysłu, które potrafią być bardzo cenne. Ja mogę badać opinie różnych ludzi. Ale kiedy, żeby się inspirować i żeby coś czuć, ale kiedy siadam przed tobą, to twoje opinie mnie w ogóle nie interesują. Ty mnie interesujesz. Kim jesteś? Co czujesz? Co myślisz o sobie? Jak podchodzisz do życia? O czym marzysz? Czego pragniesz? I gdybyśmy umieli z tym wchodzić w relacje i związki, to żylibyśmy w cudownym świecie. A jeżeli... idziemy w konkurowanie między naszymi racjami, to też jest jedno z moich powiedzeń, że wolę mieć, wybieram, wiesz, relacje, a nie racje. Wolę mieć relacje niż racje. Po prostu świadomie wybieram, czy ta moja racja służy naszej relacji. Jeśli nie, to w ogóle nie przywiązuję się do niej, ponieważ moje opinie i moje racje się zmieniają.
One miesiąc temu były inne, za miesiąc mogą być inne, po co mam jej bronić? Nie czuję się zagrożona, więc nie mam potrzeby bronienia swoich racji. Nie mam potrzeby, żebyś ty myślała tak jak ja. Jestem ciekawa, co ty czujesz i czego potrzebujesz, żeby poczuć się dobrze, a nie jakie są twoje racje. No i tyle, więc jakby trochę oszczędność czasu, żeby jednak kierować się do uczuć, bo to nas uczy tego, że najpierw poczuj, a potem sprawdź, jaka myśl tworzy to uczucie. Jeśli wybierasz to, jakby jakim ty uczuciem chcesz oddychać dzisiaj, teraz, w trakcie naszej rozmowy. Bo ja chcę oddychać uczuciem skupienia, komfortu, spokoju, uważności, szacunku, wzajemności. I jak wymieniam te słowa, to w moim ciele ta chemia zaczyna pracować i mogę przed spotkaniem się zastanowić, jakie myśli tworzą te uczucia we mnie. Że jest bezpiecznie, że umiem wybrać, że mam dobrą intuicję, że przecież nie muszę się o nic martwić. Zawsze mogę zapytać, jak nie będę czegoś wiedziała. Jakby, no bo wiesz, boimy się, że coś pójdzie nie tak, że się wygłupimy albo że cokolwiek. I jeżeli rozmawiam ze sobą o tym i wybieram, w jakich uczuciach chcę być, to po prostu od razu w nich jestem. No tak działa nasz organizm. Więc chodzi o to, żebyśmy teraz jesteśmy w takim procesie, takim etapie ewolucji, ja tak to rozumiem. I to jest tylko moje rozumienie, nikogo nie jest, namawiam, że musi rozumieć tak jak ja. Że my uczymy się tego, że jeśli zaczynam z czucia, że jeśli zaczynam z miejsca empatii, wrażliwości, współczucia i życzliwości wobec ciebie, to zawsze jestem bezpieczna. I po prostu my się uczymy określać, co jest tym miejscem, a co jest tym starym, w czym ja już nie chcę być, bo to mi nie pomaga. To mi pomagało kiedyś. Lęk przed samotnością jest niezbędny, bezcenny, kiedy jesteś w bunkrze, w bombardowanym miejscu i ty sama nie przeżyjesz. Więc musisz się bać być sama, żeby skorzystać z pomocy. Lęk przed ludźmi jest bezcenny, kiedy jesteś na wojnie. Musisz umieć rozróżniać, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, a na wojnie nigdy nie wiadomo, kiedy staniesz się wrogiem, a kiedy przyjacielem, bo lęk wyklucza empatię. I tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy w sobie zapisane te wszystkie emocje przetrwaniowe, dzięki którym my żyjemy. One nam ratują życie. I one są niezbędne. Chodzi tylko o to, żebyśmy my świadomie z nich korzystali, jeżeli nasze życie jest zagrożone, a nie tkwili w emocjach, które reprezentują wojnę, a nie pokój. Ale trochę to tak wygląda, że my wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, trochę szykujemy się na wojnę nieraz, że właśnie zakładamy zbroję, czujemy to zagrożenie i przez to skomunikowanie się ze swoimi uczuciami jest trudne i jest. Nie sposób jest, myślę, przyjść na to spotkanie i mówić o uczuciach, kiedy sami nie wiemy, co czujemy. I zastanawiam się, czy to nie jest taka, nie wiem, przypadłość całej naszej cywilizacji teraz, że my bardzo się chronimy i przez to te relacje nie wynikają z poziomu uczuć. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale że to jest taki nasz system obronny. Dużo bardzo wątków tu poruszyłaś. Pierwsze zdanie, że my budując relacje, czy wchodząc w relacje, wchodzimy w jakąś zbroję. Rozumiem, że to nie jest do końca precyzyjny opis. W sensie, że on skraca, ukrywa pewne informacje. My nie zakładamy z własnej woli, bo ktoś mógłby zrozumieć, że po prostu okej, to teraz wiesz, chcę z tobą się umówić na randkę, więc wkładam zbroję. To nie jest nasz świadomy wybór. Po prostu my mamy zbroję. My mamy zbroję, bo ona nas chroniła przed śmiercią. I jeśli ja jestem osobą, która ma świadomość, że ma zbroję i zadaję sobie pytanie, czy ja chcę żyć w zbroi? Czy chcesz żyć w zbroi? Nie chcę żyć w zbroi. Cholera, to jest takie niewygodne. Takie ciężkie. W ogóle poruszać się, chodzić na randki w zbroi, to jest dramat. Wystarczy gorset, już człowiek się męczy, nie? Więc jakby nie chcę żyć w zbroi, ale mam tą zbroję. Więc ja chcę ją rozpoznać, chcę ją przebudować, chcę, żeby mieć na sobie coś, co mnie ochroni, jakiś system ostrzegania, ale co będzie wygodne, elastyczne i wtedy ja mogę
to zmieniać, ale dopóki ja sobie nie uświadomię, że miałam, mam i będę miała zbroję, i to ja jestem projektantem tej zbroi, bo mam ten stary model, który mi przez parę pokoleń był wkładany w moim kraju, w mojej rodzinie czy gdzieś. To dotyczy wszystkich ludzi na świecie. Po prostu my musimy mieć tą ochronę, ale my, dorośli, możemy ją kształtować. Dzieci nie. Dzieci są bezbronne. Dzieci po prostu dostają wszystko, a potem muszą to odrzucić, co im nie służy. I my dorośli jesteśmy właśnie tymi dziećmi, które to odrzucą albo nie. Musimy się nauczyć, więc mamy tą zbroję i możesz zawsze zdecydować, w jakiej zbroi chcesz iść na tą randkę, w jakiej zbroi chcesz wejść w tą relację. Czy rzeczywiście masz intuicję, że to ci zagraża, że ktoś chce ci je skrzywdzić, zranić, zniszczyć? No bo jeżeli chcesz zwiedzać nowy kraj, chcesz poznać jakąś osobę, chcesz dopiero dowiedzieć się, kim ona jest, a nie sprawdzić, czy masz dobre intuicje, bo ty przecież wszystko wiesz o świecie, to przestajemy wtedy potwierdzać swoje racje, tylko wchodzimy z ciekawością i ja to nazywam technika białej kartki. Jakby żyjesz z kimś, to codziennie rano stosuj tę technikę białej kartki. Ciekawe, czego się dzisiaj o tobie dowiem, kochanie. Jakby jakie dobre wiadomości. Czego jeszcze nie odkryłam? Jakich zakamarków twojego świata jeszcze nie odkryłam, które są fascynujące? Gdzie byś chciał mnie jeszcze wpuścić? Co ci pokażę dzisiaj? Więc to nas odświeża. Ale to jest ciekawość, a nie pewność, że wiesz, jak to jest w życiu. Bo to jest właśnie to trzymanie się swoich racji. Więc muszę być uważna, żeby reagować na zagrożenia, ale nie muszę żyć w świecie, w którym są tylko zagrożenia. Nie muszę tej zbroi nosić non-stop. I myślę, że to jest największa przemiana, która się teraz dzieje, że my ludzie poczuliśmy jakiś czas temu, że możemy pragnąć. Jak ja zaczynałam moją pracę 30 ponad lat temu, to żyłam w świecie, w którym nie wypadało mówić o marzeniach i w ogóle bycie szczęśliwym było na końcu listy. Musiałaś najpierw przetrwać, obronić się, coś poukrywać, coś przekombinować, coś zmanipulować, po prostu ewentualnie ciężko pracować, żeby coś mieć i tak dalej. I nie mówiło się o pragnieniach, tylko o obowiązkach, o powinnościach. A potem nagle się zaczął czas, że można mieć marzenia, zaczęły się na świecie te, wiesz, medytacje, kursy, szkolenia, określ swój cel, pozytywne myślenie. I ludzie zrobili, wow, jeju, można, nauczymy się. I super. No i teraz jest kolejny etap, kiedy my już wiemy, że wszystko można, jeszcze tego nie czujemy, bo stoimy w sklepie, wiesz, supermarkecie, bez kasy. Po prostu ciągle mamy za mało kasy, żeby mieć wszystko. Jeszcze nie umiemy wybierać. Jeszcze nie umiemy wybierać. I robić tylko to, co mi daje. Tylko to, czym chcę żyć. Więc jesteśmy na takim etapie, że już wszystko wiemy. Już o wszystkim słyszeliśmy. Tak. I już bardzo chcemy. I żyjemy w tęsknocie za miłością. W tęsknocie za ulgą. W tęsknocie za bliskością. W tęsknocie za tym, żeby ktoś nas zauważył, że my to stoimy i chcemy coś dostać i żyjemy w rozgoryczeniu, że nikt nam tego nie przynosi. Przecież ja tu stoję tak cierpliwie, tańczę, robię zaloty, staram się, robię wrażenie. Nikt i nic, po prostu nic. Ciągle coś. Jesteśmy rozgoryczeni, jesteśmy, co jest ze mną nie tak? Inni mają, a ja nie mam. Co tu nie działa? Dlaczego oni im się udaje, a mi się nie udaje? Co jest ze mną nie tak? Więc jesteśmy też, czujemy się winni. Dotykamy naszego wstydu. To jest ten etap. I tak ma być. Mamy się zgodzić na to, że do końca życia będziesz miała swój wstyd i swoje rozgoryczenie i swój żal, bo one masz się nauczyć, że to są twoi najlepsi przyjaciele i oni ci mówią, kurczę, no, rusz tyłek. Po prostu zacznij czuć miłość i wtedy dostaniesz. Jakby to jest jeden guziczek. Musisz tylko go włączać co chwilę.
Kolejny prosty, trudny element. Tak. Po prostu poczuj miłość. Brzmi jednocześnie prosto, ale tak enigmatycznie. Ale zawsze o tym słyszeliśmy. Wiesz, to jest proste, bo znowu trudne, ale proste, bo każda istota ludzka ma zdolność do czucia. I jesteśmy tak skonstruowani, ta synchronia między naszymi myślami, uczuciami, a zachowaniami, które się odbywa w naszym organizmie, jest automatyczna, jest natychmiastowa. Po prostu organizm żyje od momentu, kiedy został powołany do życia, aż do momentu, kiedy przechodzi w inny wymiar. Po prostu funkcjonuje. I wszystko się dzieje samo. No, nie kierujesz tym, co zrobi twoja wątroba o 15:15, ani tym, czy serce teraz będzie biło szybciej, czy wolniej, ile masz hemoglobiny we krwi. Mózg to wszystko koordynuje, ale koordynuje to zbierając informacje z tego, co jest na zewnątrz i z tego, co jest w środku, z tego, jaki masz poziom energii, jakie masz myśli, jakie masz uczucia, jak na ten moment działa twój organizm. I czasami jest tak, że poczujesz, że jest jakiś super pomysł, że wow, bardzo tego chcesz, i mózg się rozejrzy i mówi, no stara, po prostu masz pustą lodówkę, nie masz co jeść, nie spałaś już od 3 tygodni, prowadzisz fatalny tryb życia. Nie, nie możemy zrealizować tego marzenia. Po prostu ryzyko życia, za dużo energii stracisz. Podeślę ci te myśli, które pokażą ci, czym się może skończyć to, jak zrealizujesz to marzenie. No i zaczynasz mieć myśli. To chyba jest za trudne dla mnie. Kim ja jestem, żeby to zrobić? Bo to były najczęściej używane i najbardziej skuteczne myśli z twojej przeszłości. I jeżeli my zaczynamy obserwować ten proces, zaczynamy być świadomi. Już nie jesteśmy ofiarą tego, że mamy mózg i organizm, tylko jesteśmy istotami, które są właścicielami tego systemu. I możemy go doskonalić, możemy go używać. A system działa tak, że jeśli padnie jakieś zdanie w świecie zewnętrznym, na przykład, czy pamiętasz smak leśnych poziomek? To twój mózg natychmiast weźmie to zdanie, stworzy, uruchomi z archiwum parę obrazków, parę smaków, może parę zapachów, wywoła w tobie reakcję, wypełnisz się chemią, która była związana z jedzeniem poziomek, zaczną pracować twoje ślinianki i po prostu organizm zareaguje. Piękny przykład podałaś. Bo ja zawsze się zastanawiałam, czy tylko ja tak mam, że jak sobie wyobrażam jakieś jedzenie, to ja dokładnie pamiętam i smak, i teksturę, ale to jest chyba bardzo ludzkie i powszechne. Tak, każdy i piękne. Człowiek. Dlatego jak patrzysz na robaczywe czereśnie, masz inny odruch. Mhm. Po prostu mamy zapamiętane odruchy na różne rzeczy i możemy do nich sięgać. Ale ty jesteś osobą, która wybiera, do czego sięgnie. Czy będziesz sięgała parę razy dziennie do poziomek i do malin, do wspomnienia pięknego nieba, do chwil, kiedy ktoś cię przytulał, albo kiedy sama po prostu siedziałaś patrząc z miłością na kamień, który i tak ci nie odpowiada i nigdy ci nie odpowie, ale po prostu jest tak piękny, że patrzysz na niego z miłością. I te emocje, te uczucia, to jest po prostu chemia, która wpływa na naszą aktywność genów, która reguluje procesy w naszym organizmie, która wzmacnia nasz system odpornościowy, która usuwa przez sam fakt pojawiania się, usuwa pamięć starych reakcji, bo zaczyna dominować, ale nie usuwa lęk. Będziesz nadal go czuła i po prostu nie może być celem usunięcie lęku, ale będziesz osobą, która umie doskonale skorzystać z lęku. Bo jest silna, bo jest pełna energii, bo jest pełna ufności, bo jest pełna zachwytu nad sobą i nad życiem, bo po prostu wypełniałaś się tą chemią codziennie. Więc to mam na myśli, mówiąc, że definiowanie miłości polega na tym, żebyś wzbudzała w sobie miłość, kiedy do ciebie mówię. Kiedy kogoś słuchasz, kiedy mówisz do kogoś, kiedy reagujesz na to, że żyjesz. I z tego, co mówisz, też wynika, że uczucie miłości w nas jest uzdrawiające i prozdrowotne. Absolutnie tak. I są na to naukowe badania i doświadczenia. Była taka
świadoma fala inspiracji, która się pojawiła w moim życiu, była po przeczytaniu książki Barbary Fredrickson Miłość 2.0. Ona jest badaczką emocji pozytywnych i wtedy to była dla mnie rewolucja. I to jest też ciekawe, że ja bardzo, bardzo mocno i z wielką fascynacją śledzę najnowsze badania naukowe, ale nie traktuję tego jako ostatecznej prawdy, tylko jak jakiś etap odkrywania życia. Więc wiem, że to, że dzisiaj coś odkryliśmy, oznacza, że za chwilę odkryjemy następny krok, następny i następny i okej, tak ma być. Tak. Ale jeżeli moje rozumienie czegoś poprawia moje odczuwanie życia, no to ja chcę po to sięgać, tak? Więc jakby szukam rzeczy, które poprawiają moje wow, to jest fantastyczne, mogę z tego skorzystać. I Barbara Fredrickson badała miłość ze swoją grupą naukowców pod kątem, co się wydarza w organizmie człowieka, kiedy jest w stanie miłość. Czyli musieli u różnych ludzi na świecie, z różnych kultur, z różnych krajów, z różnych kontekstów, bo też to nasze przyzwyczajenie, że w tym kraju jest inaczej, a w tym inaczej. No pewne, że są inaczej, a pewne są takie same, bo jesteś istotą ludzką. I da się ciebie odróżnić od stokrotki, kamienia, drzewa czy królika. Po prostu masz coś wspólnego z tym gatunkiem. Więc pewne rzeczy mamy takie same, bez względu na to, gdzie wyrastamy. No i określili pewne kryteria, że w stanie miłości ludzie czują, że wszystko jest możliwe, że nie ma granic, że po prostu chcę dobra dla świata, kiedy świat patrzę w twoje oczy, świat stoi otworem i po prostu czyńmy dobro. I wow, i to jest wspólne nam. Oczywiście to ma odzwierciedlenie w biologii, nerw błędny wtedy inaczej pracuje, który jest najbardziej głównym nerwem błędnym, odblokowuje się, upłynnia tą synchronizację między feedbackiem z zewnątrz a feedbackiem z wewnątrz, umiemy pięknie odpowiadać, znikają te hormony, które mówią uważaj, jest zagrożenie, pojawiają się te, które mówią ufaj. Wow, ufaj, bliskość jest cudowna, połączmy się wszyscy, przytulajmy się i tak dalej. Więc jakby likwiduje granice i daje możliwość poczucia połączenia z polem miłości. I wszyscy tego doświadczamy identycznie w naszych ciałach. No, oczywiście za chwilę doświadczamy innych emocji, bo emocje mają to do siebie, że mogą wystąpić, to jest chemia, jest wystrzał substancji, które powodują, że coś czujemy, to narasta, potem musi spadać. Narasta i musi spadać, tak. W związku z tym falujemy od ekscytacji po tragedię. I tak już było, jest i będzie. I okej, dzięki temu wiemy, że żyjemy. Możemy tylko trochę łagodzić ten ruch. Więc rozumiemy, że w tym momencie po prostu ludzie tak doświadczają miłości. No i okazuje się, że jak badasz inne sąsiednie uczucia, czyli radość, zachwyt, ciekawość, te tak zwane kiedyś pozytywne, teraz mówimy wznoszące, te, które podnoszą nasze wibracje, czyli wznoszą nas do życia, to my o tych uczuciach, jakby my je czujemy jako moje, to jest moja radość. Twoja radość to jest twoja radość, a moja radość to jest moja radość. Twój zachwyt to jest twój zachwyt, zachwycasz się tym, 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 a ja się zachwycam tym, tym, tym. Czyli trochę uczucia należą tylko do nas. Ale miłość jest jedynym stanem, który się pojawia tylko i wyłącznie w organizmie, kiedy wymieniamy się pozytywnością. No i nagle zaczęły się sypać wnioski z tych badań, że co to oznacza? To znaczy, że jeśli jestem z tobą, patrzę ci w oczy i wymieniam się z tobą tym, co nie działa, tym, czego się boję, tym, co jest straszne, tym, co źle zrobiłaś, tym, co ja źle zrobiłam, to wtedy jest szansa na miłość, czy nie ma? Nie ma. Bo to połączenie wypełniamy nie tymi informacjami, wypełniamy się nie tymi myślami, wypełniamy się nie tą chemią. Okej, więc wiemy już, że ona tam miała takich 5 punktów, że po pierwsze miłość nie jest bezwarunkowa. Pierwszy mit, że miłość jest bezwarunkowa. Nie jest.
To znaczy, że muszą zajść pewne warunki w Twoim ciele, żeby pojawiło się uczucie miłości. W Twoim ciele, nie w świecie zewnętrznym. Okay? Nie, że ludzie muszą zrobić tak. parę fajnych rzeczy, tylko po prostu w Twoim ciele muszą zaistnieć warunki. I te warunki musi zaistnieć jakaś chemia, którą potem połączysz z kimś. Drugi mit jest taki, że jest tylko jedna osoba, przy której się pojawia ten stan. The one. Nie. Stan miłości pojawia się w nas zawsze, kiedy dzielimy z kimś pozytywność, czyli między matką a dzieckiem, matką, która patrzy z zachwytem na stópki dziecka i opowiada o tym na głos. Boże, masz piękne paluszki. Okej, wtedy się pojawia stan miłości, bo ten ton głosu i te wibracje, te dźwięki i to pole elektromagnetyczne, które tworzy ta chemia w naszym organizmie, oddziałuje na dziecko. Ale też pojawia się wtedy, kiedy idziesz po ulicy i nagle widzisz coś strasznie zabawnego i zaczynasz się śmiać i widzisz po drugiej stronie ulicy osobę, która w tym samym czasie to zobaczyła i zaczęła się śmiać i spojrzycie sobie w oczy i po prostu wow, to jest taki super moment. To jest właśnie ten mikromoment miłości. To jest też moment, kiedy robimy coś razem, gramy w jednym zespole i patrzymy na siebie, już wiemy, co zrobimy i to jest zajebiste i po prostu idziemy w to. I to jest też mikromoment miłości. Więc stan miłości może być doświadczany, jest doświadczany z ludźmi, może być doświadczany z każdą dowolną ilością ludzi, jeżeli w nim jesteś i się tym dzielisz. Kolejny warunek jest taki, że potrzebujemy patrzeć sobie w oczy. Do takiego klik, do takiego, że ja widzę, że ty widzisz, że ja cię widzę. I to nie jest jakaś mrzonka, tylko nasz mózg działa tak, że ruchy gałek ocznych to jest trochę taka myszka na ekranie. Czyli to, w jaki sposób poruszają się nasze oczy, uruchamia określone części mózgu. I kiedy ja patrzę ci w oczy z takim klik, to wtedy nasze mózgi dostają sygnał synchronizacja. I gałka oczna w niewidzialny sposób wtedy porusza się kilkaset razy szybciej na sekundę. Chyba 600 albo 60, nie pamiętam, zera mi zawsze umykają. I przeszukuję archiwa. Wszystko, co kiedykolwiek Twoje zmysły zarejestrowały w realu czy w rzeczywistości. Ten rodzaj twarzy, ten rodzaj spojrzenia, ten układ mięśni, ten układ kącików ust. Czy to jest uśmiech szczery, czy fałszywy, czy cyniczny, czy zgorzkniały, czy to jest złość. I dobiera nieświadomie wzorce językowe do danych, które znajduje w archiwach, bo ma tylko stare dane. No i wtedy uruchamia jakąś chemię w nas, więc albo rozmawiamy ze złością, ale jak rozmawiamy w tym stanie z miłością, no to rozmawiamy w miłości. Bo te wzorce językowe są uruchomione. Kiedy wchodzisz w miłość, twój mózg wchodzi w spotkanie z poziomkami. Uruchamia Twoje uczucie jedzenia poziomek, a Twoje uczucie bycia w chemii miłości. Uruchamia wtedy Twoje ciało, Twoje gesty, Twój sposób oddychania, Twój sposób mówienia. A no wiemy wszyscy, że to body language jest dużo potężniejsze niż same słowa. Ale też dobiera słowa. I wtedy mamy szansę na komunikację w miłości, nawet jeżeli to jest komunikacja o czymś trudnym. Więc kontakt wzrokowy jest niezbędny i dzięki nowym technologiom, które uwielbiam za wszystko, co dobre wnoszą w nasze życie, możemy patrzeć sobie w oczy nawet, kiedy jesteśmy daleko. Nie tylko ze sobą rozmawiać, słyszeć swój głos. Możemy się widzieć, patrzeć sobie w oczy. Dziś wiemy, że kiedy widzę zresztą źrenicę drugiej osoby, to moje ciało wydziela oksytocynę. Piękne. Tak. Czy w tej książce jeszcze był jakiś element, o którym nie powiedziałaś? Tak, miłość nie jest związana z żadnym zobowiązaniem, ani z żadnym rezygnacją. Nie jest zobowiązaniem. Miłość jest wolnością. Miłość to jest jedyny stan, taki stan, który, może nie jedyny, ale to, żeby zaistniała w nas miłość, musi się wydarzyć świadomy wybór. Żeby zaistniała między nami miłość,
No musi się wydarzyć świadomy wybór. Albo ja wybieram bycie w miłości i wtedy to tworzy jakąś relację, albo oboje wybieramy. Mhm. Miłość jest wyborem. Nie odróżniamy zakochania od miłości. Zakochanie, większość ludzi łączy się z powodu zakochania. Czyli się zakochujemy, wchodzimy w coś, mamy wielkie nadzieje, wtem z czasem jest coraz trudniej i jesteśmy rozczarowani, bo zakochiwaliśmy się w swoich nadziejach, ale nie byliśmy w stanie miłości. Dzisiaj wiemy z perspektywy naukowej, że w stanie zakochania pracuje w naszych organizmach zupełnie inna chemia niż w stanie miłości. Pracują inne części mózgu niż w stanie miłości. Pracuje inny dialog wewnętrzny niż w stanie miłości. Stan zakochania jest nazywany przez psychologów regres do powrotu do mamy. Czyli chcę, żeby się ktoś mną zaopiekował po prostu i ufam, że to będziesz ty. Brzmi niebezpiecznie. I on się wydarza spontanicznie. I my wszyscy, jak znasz na pewno wiele osób takich, my wszyscy czekamy, mówimy, nie mogę się z nim związać, bo nie mam motyli w brzuchu. Mm-hmm. Nie mogę w to wejść, bo nie mam motyli w brzuchu. Czekamy na te motyle, niech się one same pojawią. To nie jest nasza świadoma decyzja, że robię sobie motyle w brzuchu, żeby kogoś spotkać. To jest decyzja, niech ktoś się pojawi i zrobi mi te motyle w brzuchu. Czyli od razu wchodzę w to, jestem zależna od świata zewnętrznego, a ja jestem nikim. To nie ja tworzę moje uczucia. To nie ja tworzę moje życie. Jestem ofiarą. No i wchodzenie z czymś takim w związek to jest duże ryzyko bólu. No my w ogóle zazwyczaj chyba utożsamiamy miłość, pewnie nie mając zbyt dużej refleksji wokół tego terminu, z drugą osobą. Że miłość to jest coś, co wniesie w moje życie relacja, a to wszystko, co mówisz, potwierdza to, że miłość jest wyborem i też jest relacją oczywiście, ale to nie musi być relacja z obiektem romantycznym, to może być relacja z psem, ze sobą, ze przyrodą, z literaturą. Ale to może być wszystko, jeśli jesteś w stanie miłości. I to trochę, widzisz, już ktoś mógłby się przyczepić, że miłość jest, no, wydarza się w relacji. Mhm. Oczywiście, że się wydarzy w relacji, bo my jesteśmy stworzeni, my ludzie, tworzymy się w wyniku połączenia, żyjemy dzięki połączeniu i doświadczamy życia dzięki połączeniu, więc jesteśmy jakby, nasza biologia jest przystosowana do życia w relacji, nie jest w żaden sposób przystosowana do życia w samotności. Nie możemy przeżyć w izolacji. Więc te próby poradzę sobie sama, które wynikają z jakiegoś lęku przed porażką czy przed zranieniem, skazują nas na cierpienie, ponieważ nasza biologia nie jest w stanie się rozwijać. Podstawą biologii jest współpraca. Cała natura współpracuje ze sobą, co też wiemy od niedawna, bo poprzednie teorie były, że to jest kwestia walki na śmierć i życie. Duzi zjadają małych, rośliny walczą. Wiemy, że to jest nieprawda, że to wszystko jest połączone. Więc my wzbogacamy się dzięki świadomemu korzystaniu z relacji. To jest miłość, tak? Właśnie, bo chciałabym skupić się na tej miłości właśnie w relacji, powiedzmy, romantycznej, w cudzysłowie. No oczywiście. Dla użycia jakiegoś uproszczenia. Słyszałam kiedyś taki cytat, że miłość w domyśle między dwójką ludzi w kontekście romantycznym jest wtedy, kiedy obie osoby czują się kochane. Czyli nie tyle, że ja mówię, że kocham moją żonę czy mojego męża, ale to trzeba zapytać tej drugiej osoby, czy ona tę miłość od nas odczuwa. Czy to jest taki sposób myślenia, z którym ty się zgadzasz? Choć o opiniach miałyśmy nie rozmawiać. Wiesz, rozumiem to tak, powiem ci o moim rozumieniu, że znowu to zdanie jest prawdziwe, ale sprawdźmy, co tam jest niewypowiedziane, co jest niepełne. Oczywiście, że najlepiej jest w relacji wtedy, kiedy obie osoby czują się kochane. Prawda? No bo tak. To po prostu oznacza, że ty jesteś w chemii miłości i ja jestem w chemii miłości, więc jesteśmy bezpieczni. Ale większość ludzi rozumie to, że wiesz, kochanie, w miłości chodzi o to, żeby obie osoby czuły się kochane, a ja się nie czuję kochana, więc zrób coś. Okay. Proszę cię, przestań robić takie rzeczy, bo ja wtedy się nie czuję kochana. A jak robisz takie rzeczy, to też się nie czuję kochany, moja droga.
Czyli to jest roszczeniowość. I to jest roszczeniowość. I to jest znowu pokłosie tej sytuacji. Musisz coś zrobić, żeby poczuć się kochanym. Nie, możesz poczuć się kochanym i wtedy zdecydować, co chcesz zrobić. Bo poczuć się kochanym to znaczy, ja stwierdzam taki fakt. Jestem istotą, która żyje w miłości. Ja sobie to przypominam, ja się wypełniam tą miłością. Tak, jestem istotą, która jest kochana. To jest moja świadomość. I dlatego z tego miejsca się zastanawiam, jak ja ci odpowiem na to, że nie chcesz ze mną iść do kina. Z tego miejsca. Jestem kochana, to w ogóle nic nie zrobi mojemu poczuciu miłości. Mogę się zastanowić, jaka potrzeba za tym stoi, bo chcę dla ciebie jak najlepiej, bo miłość jest najważniejsza, więc mogę się zapytać, a co się dzieje? Potrzebujesz zostać sama? Okej, super, to ja pójdę do kina, a ty sobie zostań sama i spędzimy cudownie czas i wrócimy stęsknieni. No i to jest trudne, bo jesteśmy uzależnieni od tych starych reakcji. Więc dlatego jest takie istotne, żeby uczyć się uważności na to, co myślę, i na to, co mówię, i na to, co czuję. I świadomie się temu przyglądać. I ja to nazywam w taki sposób, jakiś post chyba niedawno pisałam, bo ja piszę posty tylko jak coś poczuję, że to potrzebuję się podzielić, to rzucam to, więc dyscyplina nie jest moją mocną stroną. O tym, że ważę w sobie każdą moją myśl. Jeśli jest mi z nią ciężko, to znaczy to jest coś starego, co mi już nie służy. Jeżeli jest mi z nią lekko, to znaczy, że pokazuje mi kierunek, w którym mam iść. I to jest uważność. Czyli zaczęłam zwracać uwagę, jakie moje myśli wywołują, jakie moje uczucia, żeby podjąć decyzję, czy chcę nimi żyć. Piękne. I jak chcę żyć. I generalnie to nie jest, to jest proste, no trochę trudne, bo trzeba zacząć zwracać uwagę. Ale w momencie, kiedy podejmiesz decyzję, że będę zwracała uwagę na to, co czuję, nie co myślę o tym, co czuję, tylko co czuję, nazwę to, a potem sprawdzę, jaka moja myśl o mnie wywołuje to uczucie. Jeżeli to będziesz robiła przez tydzień, po 30 minut czy po 15 minut dziennie, mówisz sobie, ok, jest 12, to teraz przez pół godziny zacznę podsłuchiwać, jak ja do siebie mówię, to wtedy stajesz się już obserwatorem. Już nie jesteś ofiarą swoich myśli i uczuć. Jesteś kimś, kto mówi, o, pojawiła się we mnie jakaś złość. Ciekawe, jaka myśl ją stworzyła. Jak ta złość we mnie pracuje? Na co ona wpływa? Do jakich myśli ona mnie ciągnie? Czy ja chcę tam wchodzić? Nie teraz. Teraz mam inną rzeczy do zrobienia, inne rzeczy. No i zaczynamy wtedy kreować swoje świadome życie. Musimy się nauczyć świadomie wybierać. A teraz, kiedy słucham Cię od kilkudziesięciu minut, wydaje mi się, że teoria języków miłości, o której pierwotnie miałyśmy rozmawiać, ona zdaje się mocno spłycać to wszystko, o co chodzi w tym życiu i w tym kochaniu. Ale to jest piękny, wdzięczny temat i piękne hasło do wyszukiwarki, tak, prawda, naszej sercowej. Mhm. Język miłości. Chcemy go znać. Chcemy mówić językiem miłości. No i to jest fascynujące. Ja się nad tym zastanawiałam. Jaki jest język miłości? Czyli jaką on ma składnię? Tak patrząc tylko na język. Mhm. Jaką on ma składnię? Jaki ton głosu mu towarzyszy? Jaki ruch ciała, jakie body language mu towarzyszy temu językowi miłości. I zawsze język jest intuicyjny. Język zawsze wynika z tego, co my czujemy. I on się sam pojawia. Czyli jeśli jesteś w złości, pojawi się język złości. Jeżeli jesteś w żalu, pojawi się język żalu. Jeżeli jesteś we wstydzie, pojawi się język wstydu. Więc czy warto by najpierw wchodzić w miłość, żeby mieć łatwy dostęp do języka miłości? Tam nie ma kalkulacji. To się wydarza samo. Bo w momencie, kiedy się zastanawiam, jak ja mam ci to powiedzieć, żebyś ty poczuła to, co ja chcę, żebyś ty poczuła, to już zaczynam działać z lęku, że po prostu jak coś powiem źle, to się źle poczuję, że ja tego nie chcę. I to zajmuje tyle czasu i tyle energii, to ciągłe zastanawianie się, co zrobić. A wystarczy przypomnieć sobie, jak ja czuję miłość. I po prostu pooddychać tym przez chwilę i wtedy po prostu powiedzieć, wiesz co, tak mi na tobie zależy.
I to jest język miłości. I potem można go przeanalizować. Język miłości mówi ja. Ja czuję, ja Cię widzę. Ja tu jestem, ja Cię rozumiem. Jestem przy Tobie, zawsze to jest ja. Język miłości to nie jest chcę, żeby Ci było dobrze, chcę, żebyś robiła rzeczy, które są mądre, chcę, żebyś zwracała uwagę na błędy, chcę, żebyś rozumiała, że źle postępujesz dla Twojego dobra. To jest manipulacja. Bo to jest miejsca niemiłości. Matt Kahn kiedyś pięknie powiedział, że istnieją tylko dwa uczucia. Miłość i niemiłość. Nie ma co się rozdrabniać. Po prostu jesteś w miłości, albo w czymkolwiek innym jesteś, jesteś w niemiłości. I na miłość składa się miłość, radość, miłość, zachwyt, miłość, fascynacja, miłość, ciekawość, miłość, inspiracja. A resztę, wszystko inne, ciężkie, to jest niemiłość. Więc język miłości pojawia się spontanicznie, kiedy ja jestem w miłości. Okay? I czasami mogę zauważyć, że nie jestem w stanie po prostu poczuć. Jestem teraz w złości, okej, super. I muszę się nad tym pochylić. Muszę coś z tym zrobić, muszę się tym zaopiekować. Muszę sprawdzić, co mnie odgradza, skąd się ta niemiłość, co blokuje mi dostęp do miłości. Jakby jak się z tym, nie jak to zniszczyć, tylko jak to otworzyć. To jest chyba właśnie kwintesencja, że my bardzo często przerzucamy na drugiego człowieka właśnie swoje wyobrażenie miłości i robimy to w dobrej wierze, w imię jej zaspokojenia, zadowolenia jej lub jego, tego partnera, partnerki, zamiast właśnie skupić się na tym, co my odczuwamy i emanować tym, wierząc, że to się spotka z takim przyjęciem, jaki byśmy chcieli, ale nie mamy na to wpływu i ta osoba robi to samo i trochę tak próbujemy, testujemy się wzajemnie, ale nie przykrywamy tego płaszczem, to jest pod Ciebie. Nie, miłość jest pod nas i chyba też warto sobie na nią pozwolić, żeby przyznać się, że to jest ta nasza egoistyczna miłość, która tak naprawdę jest przejawem altruizmu. Ale teraz powiedziałam, zaplątałam się. Tak, ale tak, dlatego że bycie hojnym, czyli obdarowywanie tym, co najlepsze, jest bardzo egoistyczne. Ale jeżeli w tą definicję hojności wpiszesz bycie hojnym dla siebie i dla wszystkich ludzi, to to nadal jest egoistyczne, ale to jest ten piękny egoizm. Co to jest tak. za doświadczenie? Więc znowu upomina się, kłania się o update słowo egoizm. Trochę inaczej tak. rozumiemy, prawda? Natomiast to jest takie ciągłe poszukiwanie w sobie różnych rzeczy z poszanowaniem do wszystkich swoich uczuć, bo w tym jest szanowanie mojej własnej godności. Trzeba rozumieć też, że o dwóch rzeczach chciałam powiedzieć. To potrzeba, że ktoś ma nas zaspokoić. To jest takie nasze uzależnienie wielopokoleniowe, ale ono się bierze z dzieciństwa. Po prostu dziecko nie przetrwa, jeśli ktoś go nie zaspokoi. I ten lęk dziecka, o którym dzisiaj wcześniej rozmawiałyśmy, on nam towarzyszy i my po prostu pragniemy, żeby ktoś się pojawił i przyniósł nam ukojenie, bo my to znamy. My to znamy. Dojrzałość polega na tym, że ja zaczynam rozumieć, że jedyną osobą, która może mi przynieść ukojenie, jestem ja. I nie ma to nic wspólnego z samotnością, tylko z samodzielnością, z wolnością, z tym, że tak, ja już jestem osobą, która może hojnie się obdarować, najlepiej jak to w ogóle było możliwe, bo tylko ja wiem, co czuję, tylko ja wiem, za czym tęsknię, tylko ja wiem, co mi da radość. I to jest deklaracja wolności. Ale musimy przejść ten detoks wyjścia z tego uzależnienia. Bycie uzależnionym pozbawia nas wzajemności. W tym stanie nie ma wzajemności, bo dziecko nie może odwzajemnić hojności. Dziecko nie może zwrócić rodzicom życia. Dziecko może tylko wziąć życie, powiedzieć dziękuję mamo, tato, zrobię z tego najlepszy użytek. My nie mamy żadnego innego ruchu jako dzieci. No, czasami oczywiście latami stoimy przy rodzicach z reklamacją, ale to nic nie da. Nasze życie wtedy leci. My dalej stoimy z reklamacją. Więc to jest jeden mechanizm, z którego warto sobie zdawać sprawę, że ta moja
żeby zacząć zauważać, że za każdym razem, jak mówię oni, ludzie, inni, przez nich, dzięki nim, zależy mi, staram się o ciebie, to zawsze mówię o swoim współuzależnieniu. I okej, zdawać sobie sprawę z tego po to, żeby wiedzieć, okej, czy ja tak chcę naprawdę? Czy ja chcę być zależna? Czy ja chcę żebrać o miłość? Czy ja chcę stać przed tobą i mówić, proszę cię, zrobię dla ciebie wszystko, zrezygnuję ze wszystkiego, będę głęboko nieszczęśliwa, zgodzę się na każde upokorzenie, tylko mnie kochaj? To jest deklaracja dziecka, bo ono tylko wtedy przeżyje. Albo oczekujemy, że ktoś nam powie dobre słowo, że ktoś nas przytuli, że ktoś nam da prezent, że ktoś nas zawiezie gdzieś. Daj mi życie. Oczekiwania. Oczekiwania, no ale te oczekiwania są jakby takim programem dziecięcym. Dorosłość oznacza, okej, mam oczekiwania wobec siebie. Tylko i wyłącznie. Czyli wychodzi z tego, że poznanie tych języków miłości, które zostały tak trochę komercyjnie nazwane, jest potrzebne przede wszystkim dla nas samych do samopoznania. Ja pamiętam, jak parę lat temu, dawno temu w sumie, trafiła w moje ręce książka właśnie 5 języków miłości, która to był czas takiego początku jakiejś mojej drogi, powiedzmy, zainteresowania czy psychologią, czy jakiegoś samorozwoju. I to było dla mnie bardzo otwierające oczy, że ja byłam przekonana, że nie wiem, mój partner mnie kocha i on też tak mówił, ale z mojego punktu widzenia brakowało tam odpowiedniego właśnie doboru słów. I dla odmiany druga strona oczekiwała ode mnie, że będę wykonywać jakieś czynności domowe, gdzie dla mnie to absolutnie nie miało nic wspólnego z okazywaniem uczuć, tylko było czymś nudnym, koniecznym, jakimś obowiązkiem. I w momencie, kiedy my to identyfikujemy, nagle układa nam się, nagle to ma sens. Dlaczego coś się nie układało? Jak ten fajny podkoszulek, tak, który jest niezbędny. Czyli czasami zwykłe czynności domowe dla kogoś mają bardzo głęboki tak. sens, nawet jeśli on o tym nie wie. Więc się upomina o tą jedną rzecz, bo ona zaspokaja jakieś jego wyobrażenie o tym, że tak się okazuje szacunek. Albo tak się okazuje miłość. I kiedy ja jestem w miłości, ja nie mam z tym problemu. Bo ja mam świadomość, że zresztą są też takie badania, że jeżeli ja robię ciasteczka z miłością, czyli we mnie jest chemia miłości, tak. to one są uzdrawiające, ale jeżeli robię ciasteczka z taką złością, tak. że muszę je zrobić, to one są trujące. Więc tak samo mogę sprzątać z miłością, mogę chodzić na zakupy z miłością, mogę oddychać z miłością. Teraz jest takie bardzo popularne słowo i temat i proces, który na pewno spotkałaś, stań się boginią, tak? No, odkryć sobie boginię. Super, bardzo fajne to jest, zależy też z jakiego miejsca tego szukamy, ale bogini to jest ta energia kobieca we mnie, która oznacza, że wszystko jest święte. Bogini to jest ten stan wewnętrzny, kiedy ja patrzę na święty gniew, świętą złość, święty smutek. Widzę świętość w twoim smutku, widzę świętość w twoim żalu, widzę świętość w moim wstydzie. To jest podejście bogini. Wszystko jest święte, muszę to uszanować, muszę się nad tym pochylić, otoczyć to troską i zamienić w miłość. Proste. Natomiast jeszcze mamy dużo takich oporów w ciele, że gdzieś taka zgoda społeczna na to, że każda kobieta potrzebuje w sobie obudzić boginię, możemy uznać, że nie czujemy się z tym fatalnie, co? Może mężczyźni trochę się czują zagrożeni. Ale kiedy wejdziesz z tym hasłem, poczuj się, niech każdy mężczyzna poczuje się jak Bóg, zaczynamy się obawiać. Tak, tak. Czy przypadkiem oni nie wrócą do tych starych praktyk? Ale nie, jeżeli zaczynamy mieć nowe rozumienie, że tak, mężczyzno, odkryj w sobie tą boskość, kiedy wszystko jest święte. Kiedy twój gniew jest święty, kiedy mój gniew jest święty, kiedy to, jak walczę o ciebie, jest świętą informacją, którą możesz przyjąć, zaopiekować się i zamienić w miłość. Więc to jest też ten nowo jakaś droga do miłości. Czyli stawaj w tej miłości, bo wtedy stajesz się miłością. Wtedy odpowiadasz miłością. Każdy z nas, każdy moment mojego życia, każda rzecz, którą zrobię, powiem, każdy gest, każde spojrzenie jest moją odpowiedzią. Albo odpowiadam nieświadomie, albo odpowiadam świadomie. I jeśli zacznę odpowiadać świadomie, mogę wybierać.
Jeśli odpowiadam nieświadomie, to nie wiem, czym odpowiadam, tak? Czy odpowiadam rozgoryczeniem, czy odpowiadam świadomością tego, że pojawiła się we mnie gorycz i chcę ją zamienić w coś dobrego. Więc kiedy ktoś mnie obraża, albo ktoś mnie pomija, lekceważy, nie odpowiada, nie wiem, nie odpisuje, nie dzwoni, chociaż ja chcę się z nim spotkać czy umówić, no to mogę oczywiście natychmiast poczuć się zlekceważona, upokorzona, bo to po prostu nie jest okej. I jeżeli umiem określać, co jest okej, co jest nie okej, to znaczy, że umiem stawiać granice. I nic nie istnieje bez stawiania granic. Ja muszę rozróżniać, co jest okej, co nie jest okej, co jest okej dla mnie, co nie jest okej, co jest okej i nie okej dla ciebie, żeby wiedzieć, jak mam realizować hojność, współodczuwanie, współczucie, miłość. Muszę znać granice. Czy to okazywanie miłości tobie to już jest nie okej dla ciebie? Czy jeszcze okej? Czy dla mnie jest nie okej? To jak mi okazujesz miłość? To jest dla mnie nie okej. Ale nie neguję miłości, tylko uczę się, jakie zachowania są dla mnie okej, jakie nie okej. I jeżeli patrzę na kogoś właśnie, kto robi coś, co ja traktuję jako obelżywe czy uwłaczające, i rozumiem to, że okej, w tym momencie on jest zdolny do takiej czy ona, do takiej odpowiedzi. Tam nie ma żadnej innej odpowiedzi i ja muszę zdecydować, czy to jest dla mnie okej, czy nie okej. Czyli nie próbuję zmienić człowieka? Nie mogę zmienić człowieka. Ustosunkować się do tego, zrozumieć to, co on i teraz podjąć czuje. Decyzję, co z tym rozumieniem dla mnie wynika. Rozumiem to, że ty jesteś osobą, która ma w sobie tyle lęku, tyle złości, tyle gniewu i tyle miłości. Pytanie, czy to nie jest dla mnie za ciężkie? Czy ja przy tym ustoję z miłością? Muszę po prostu powiedzieć, to nie jest dla mnie okej. Muszę z tego wyjść. Z drugiej strony jednak relacja zawsze jest jakąś sztuką kompromisu i kiedy powiedziałaś ten przykład, że jedna osoba chciała iść do kina, druga chciała zostać w domu, to nieraz może być trudne zastanowić się, gdzie ja muszę uhonorować to, że nie chcę wychodzić teraz z domu, a gdzie mam ochotę spędzić miło czas z moim partnerem, bo on bardzo chciałby, żebyśmy tam poszli razem. Okay. I cały czas balansujemy trochę między jednym Oczywiście. A drugim. Ale balansujemy, jeśli balansujemy świadomie, to znaczy, że jestem świadoma, że badam swoje granice i uczę się, co jest okej, co nie jest okej. Uczę się to wyrażać wprost. I to jest zupełnie inna historia, kiedy my wychodzimy z tego... Wiesz, teraz się dużo mówi przez lata, że wszystko polega na dawaniu i braniu. I dawanie i branie trochę przypomina nam, ta definicja jest znowu niepełna, więc trochę się wiąże z handlem, tak? Taka transakcyjność. Taka bardzo. Transakcyjność. Dawanie i branie polega na czymś zupełnie innym. Bardziej może oddają to w języku polskim słowa dzielenie się i przyjmowanie. Okej? Okay? Czyli jeżeli ja zacznę się pytać siebie, czym ja się chcę z tobą dzielić, i muszę rozróżniać, co ty jesteś w stanie przyjąć, a czego po prostu nie przyjmiesz, bo nie jesteś w stanie, nie czujesz tego, nie jest to dla ciebie okej. Okay. I co ja jestem w stanie przyjąć, a więcej nie przyjmę, bo to nie jest dla mnie okej. Okay. Więc my cały czas uczymy się, musimy odrobić swoją lekcję, musimy czuć, gdzie są nasze granice, żeby nie dać się skrzywdzić, bo jeżeli się damy skrzywdzić, to znaczy, że nie mamy granic. A jeżeli nie mamy granic, to znaczy, że na pewno kogoś krzywdzimy. Na pewno. Bo po prostu, jeśli jestem osobą, która nie ma granic, to jestem osobą, która nie ma granic. I w tą. We wszystkie strony. Jeżeli nie umiem powiedzieć, to nie jest dla mnie okej, okay, to nie będę też umiała poczuć, że coś jest dla kogoś nie okej. Okay. I będę przekraczać to i wchodzić i będę mieć do tego dorobioną filozofię z najlepszymi intencjami. Jeżeli nie będę umiała wejść we wzajemność, czyli widzę Cię, rozumiem, co czujesz, czuję to i jestem obok Ciebie. Jeżeli nie będę umiała świadomie wybierać, okej, nie chcę być źródłem tego, jeśli to jest dla Ciebie ważne, porozmawiajmy o tym, szukajmy wspólnych rozwiązań, a nie uprawiajmy rachunkowość emocjonalną.
Ja ci dam tyle miłości, to ty mi jesteś winien tyle miłości plus odsetki. Mhm. A ja ci, ty mi dałeś tyle złości, to ja ci jestem tyle winna złości. I ty mi nie dałeś tej miłości, to ja ci oddam żal. I wtedy zamiast we wzajemność wchodzimy w odwet. I bierzemy odwet na wszystkich, nie wiedząc o tym. Ktoś przez nas cierpi. No, mnóstwo jest aspektów, bo jeżeli rozumiemy epigenetykę, że epigenetyka to jest nauka o ekspresji genów i o tych nieświadomych programach, które właśnie, dopóki nie jesteśmy świadomi, wybierają za nas, bo tak pokolenia wybierały, to teraz moje pytanie jest takie, jeśli mam dzieci, albo chcę mieć dzieci, albo mam dziecko po prostu, które na pewno kocham najlepiej jak potrafię, to czy mam świadomość, że to, co czuję, wypełni życie mojego dziecka? Że jeśli jestem osobą, u której nie działa wzajemność, to moje dziecko nie doświadczy mojej miłości, bo moja aplikacja wzajemność nie działa. Po prostu jest uszkodzony, mam telefon uszkodzony, po prostu muszę go zreperować, żeby mogła wysyłać do ciebie wiadomości. Mam przeglądarkę, mam wszystkie aplikacje, w ogóle mam wszystko, ale do ciebie akurat nie mogę wysłać SMS-a. I muszę zreperować swój telefon, a nie mówić ci, weź odbierz moje SMS-y w końcu. Nic nie dotrze do dziecka, którego rodzic jest zamknięty w swoim doświadczaniu, w swoim cierpieniu. Nawet jeśli on to robi po to, żeby dziecko było szczęśliwe. Chyba, że dotrze do tego dziecka 20 lat później. Zawsze możesz stanąć w miłości. To też jest to, że w każdym momencie życia, kiedy podejmiesz decyzję, możesz wejść w połączenie z tym byciem sobą w pełni, z tym oddechem, z tym bez granic, z tym wszystko jest możliwe. Musisz po prostu próbować, aż się przyzwyczajesz. Bogusiu, powiedz mi, gdzie ciebie można na co dzień słuchać, bo ja jestem tutaj zaklęta i jest to dla mnie wszystko bardzo piękne, co słyszę, odkąd zaczęłyśmy rozmawiać. Czy no, wiem, że oferujesz różnego rodzaju wspólne aktywności i tak. Myślę, że jest wiele osób, które nas słuchają, które chciałyby mieć do tego dostęp na co dzień. To informacje można znaleźć na profilu LabLife, Laboratorium Życia LabLife na Facebooku albo na moim prywatnym profilu. Bo już przestałam to rozdzielać po prostu. Tak. Chyba nie mam życia prywatnego dla Facebooka, ale okej. Okay. I tam są jakieś tam bieżące informacje. I też co tydzień jest taka grupa Koherencja Serca z MM i uwalnianie emocji z MM, która po prostu uczy, co możemy robić z emocjami, żeby z nich w pełni korzystać, z tych swoich możliwości. One to są dwie metody, które są absolutnie doskonale zbadane naukowo i które potwierdzają naszą biologiczną zdolność do regeneracji naszych myśli, emocji, uczuć, naszego zdrowia, naszej energii życiowej przy pomocy tych dwóch praktyk. I ja to robię co tydzień w soboty i w piątki z grupą, która tam jest. To jest zawsze na moim LabLife nagrane, żeby było bezpłatnie do dyspozycji ludzi, więc tam można też posłuchać tego, jak rozumiem pewne rzeczy, jak na dzisiaj, co tam odkrywam, co mnie nurtuje, bo na tym polega ta moja praca, że się po prostu dzielę swoim rozumieniem. Ja nie wiem, czy ono jest prawidłowe, ja po prostu się dzielę tym, co czuję. Może nie jest prawidłowe, ale jest prawdziwe. Być może, tak ludzie twierdzą, że pomaga. Moja definicja prawdy jest taka, że jeżeli że prawda to jest dobro dla mnie i dla wszystkich. I to, czy jesteś w prawdzie, możesz poznać po tym, czy czujesz się lżej. Jeśli to, o czym myślisz, powoduje, że czujesz się lżej, to to jest prawda. Powiedziałaś mi przed nagraniem, że te dwa spotkania, które prowadzisz, to jest wystarczająco, żeby dobrze się żyło. Tak, ja uważam, że praktyka koherencji rano i uwalniania wieczorem, bo w ciągu dnia się zbierają w nas różne emocje. Uwalnianie to jest też nie kończenie z emocjami, tylko wypuszczanie na wolność tych emocji, żebyśmy byli wolni emocjonalnie, więc... I mogli przyjąć nowe. I mogli mieć miejsca więcej na miłość. Koherencja uruchamia chemię miłości w naszych ciałach, a praktyka uwalniania rozpuszcza blokady przed czuciem w pełni.
Więc to są dwie praktyki. Ja uważam, że można tylko to robić. Nic więcej nie musisz robić, czytać. Naprawdę nic. Najpierw porób sobie to parę tygodni i zobaczysz, jak się zmienia twoje życie. I to jest też ciekawe, bo ta koherencja to był bardzo spontaniczny gest, jak wszystko, co robię. Jak się zaczęła pandemia, to po tygodniu czy po dwóch tygodniach, gdzie też mnie trzymały media, no bo jest zagrożenie, więc musimy pilnować zagrożenia. To jest kolejne kłamstwo, no ale okej. Pilnujemy zagrożenia w tym momencie przetrwania. I ja sobie zdałam sprawę, że mam w sobie taką głęboką niezgodę na to, że nikt nie bierze odpowiedzialności za mówienie nam, jak sobie radzić, żebyśmy byli zdrowi, jak sobie radzić z tym lękiem, z tym przerażeniem, jak sobie pomóc emocjonalnie, a wszyscy nam dokładają powodów do lęku. I jakby odbierałam to jako totalną nieodpowiedzialność mediów, rządu, prasy. I też rozumiem, że to wynika z jakiejś nieświadomości, z natury człowieka i z natury mediów. Okej, no takie jest życie. Ale my, jest tak dużo w tej chwili sposobów na pracę z tym, że się boimy, na jakby uczenie się tego, jak chronić swój organizm przed atakami, przed trwaniem w lęku, jak, żeby tylko być świadomym. I nikt nie wziął za to odpowiedzialności na początku. Potem tak, potem się pojawiły, prawda? Tak. Jak z tym pracować? Potem się nagle okazało, że gabinety terapeutyczne są pełne ludzi załamanych w depresji i tak dalej. I ja po prostu myślałam, okej, no to jedyne, co ja mogę zrobić, bo staram się brać zawsze na siebie odpowiedzialność, no to ogłosiłam po prostu na Facebooku, że codziennie w sobotę będę robiła praktykę koherencji, żeby uruchomić w sobie emocje wznoszące, które niwelują skutki traumy. I emocje pozytywne, te wznoszące, one wspierają racjonalne myślenie. Właśnie w tych emocjach mózg ma dostęp do swoich możliwości. W emocjach przetrwaniowych nie ma, ma tylko dostęp do trzech reakcji. Więc z takiej głębokiej troski zaczęłam to robić, no i robię to już od 2 lat co tydzień. I wszystko zgodnie z motywem głównym rozmowy, że to jest proste, ale trudne. To jest proste. Trudno jest w to wchodzić regularnie, ale uwierz mi, jestem w kontakcie z tymi ludźmi, bo oni tam opisują jakieś swoje doświadczenia w komentarzach pod każdym. Teraz to robię w postaci live'ów. Kiedyś robiłam na Zoomie te spotkania i teraz mam zamiar wrócić do tych spotkań, żebyśmy się widzieli jednak. To, jak się zmieniło życie tych ludzi, to jak oni opisują o tym, jaką to zmianę wnosi, to, że oni po prostu to robią. Nie o tym czytają, nie tego słuchają, tylko tym moje, są. Tym są. I to jest zawsze moje do ludzi, do cholery jasnej. Przestań już zdobywać nową wiedzę, zacznij ją używać. Po prostu. Więc no, to jest stale obecne moje wezwanie do praktyki. Tak jak robię taki kurs regularnie, już chyba 8 edycji zrobiłam, 4 kroki do zmiany. Stop, pierwszy tydzień, pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, zaczynaj nowe życie. Do cholery, ile będziesz się uczył? Co zrobić, żeby się zmienić? Zmień się dzisiaj. Tak. Więc tak, tam można mnie znaleźć. Ja sama odwiedzę i chciałam Ci bardzo podziękować za to, że mnie odwiedziłaś. To była przepiękna rozmowa i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję Ci. I dalej dziel się tym, bo to jest piękne. Czekam na Twoją książkę. O, to jeszcze może kilkadziesiąt lat, ale w swoim czasie nie, będzie. Nie. Ona już pewnie już istnieje, tylko musisz się do niej dokopać. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Raz w miesiącu, pierwszego dnia miesiąca pojawia się też odcinek solowy z moimi inspiracjami. I ważna informacja, jeżeli macie ochotę wesprzeć moją działalność i zarazem wspomóc fundację, to zapraszam Was do robienia zakupów w moim sklepie internetowym. Nie wszyscy wiedzą, że na stronie karolinasobańska.com/sklep można kupić moje e-booki, które napisałam na przestrzeni lat. Są to e-booki o zdrowym stylu życia, o moich rytuałach, o wegańskim jedzeniu, ale też codziennik, czyli takie narzędzie, no to jest książka elektroniczna do samorozwoju, po prostu robiąc zakupy w tym sklepie
przyczyniacie się do wspierania fundacji. W sierpniu jest to fundacja Feminoteka. Ja przekazuję jej 10% zysków. Tak to wygląda. Wszelkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Jeśli dotrwaliście do teraz, to mogę Was jeszcze zaprosić na mojego TikToka Karo Sobańska, gdzie pokazuję Wam różne takie jedzeniowo-podróżniczo-artystyczne urywki z mojego życia do fajnej muzyki. Także zachęcam i my słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!